Cześć, witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu, a dzisiaj będzie kilka słów o Ojcu Ziemskim i Ojcu Niebieskim. Zapraszam. Temat jest poważny, więc zacznę od historii, która w ogóle zainspirowała mnie do tego, żeby poruszyć to w odcinku. Jakiś czas temu mój brat z bratową opowiadali mi, że mówili swojemu synkowi, kim są ludzie z otoczenia mojego bratanka, to znaczy jakiej są profesji, jaki zawód wykonują, więc dowiadywał się, kim jest ciocia Agatka i kim są różne ciocie i wujkowie w jego otoczeniu. I kiedy wieczorem robił sobie takie małe podsumowanie i jeszcze dopytywał, a ciocia Agatka to jest tym, a wujek taki to jest tym, to mój brat zadał mu pytanie, a kim ty chciałbyś być, jak dorośniesz? I mój 3-letni bratanek bez zastanowienia odpowiedział, tatą. Ta historia bardzo mnie poruszyła. Taką swoją niewinnością, taką czystością, takim jeszcze niczym nieskażonym obrazem ojca i takim zaufaniem i pełnią miłości. I pomyślałam o tym, jak to jest z nami później, że kiedy dorastamy, to tak często mówimy, nie chcę być jak mój ojciec, byleby nie popełnić błędów, które on popełnił, byleby nie być do niego podobnym. Czasami tak samo jest z mamą. Ale jak często w naszym życiu te ziemskie relacje przeszkadzają nam w spojrzeniu na Boga Ojca. Ta korelacja między doświadczeniem lub niedoświadczeniem miłości rodzicielskiej, a doświadczaniem lub niedoświadczeniem miłości ze strony Boga jest bardzo silna. Przypomniało mi się też, że kiedyś jeden z moich wykładowców w czasie uczenia nas teologii, dał nam takie zadanie, żebyśmy wyjęli kartkę i napisali 10 cech naszego Ojca Ziemskiego, 10 skojarzeń, a następnie napisali 10 cech i skojarzeń, jakie mamy z Bogiem. I pokazywał nam na tej podstawie, jak bardzo mamy zafałszowany obraz Boga Ojca, jak bardzo ten obraz jest niepełny, jak bardzo chcąc dotknąć tajemnicy tego, kim jest Bóg, mamy kalkę, mamy jakąś taką kurtynę, która sprawia, że widzimy tylko to, co jest ziemskie i tak bardzo sobie to przekładamy na to, kim on jest. I może to jest dobry moment, żebyśmy chcieli zrobić taką weryfikację w sobie. To znaczy, jak widzimy dzisiaj naszego ziemskiego Ojca i jak widzimy Ojca w niebie. Czy przypadkiem i u nas nie następuje jakieś zafałszowanie, czy przypadkiem nasz obraz jest niepełny. To nie chodzi o to, żeby od razu odrzucić wszystko to, co dali nam nasi rodzice. Nie, dlatego że ta miłość rodzicielska jest jakimś przedsmakiem tego, co może dawać nam Bóg. Ale wiadomo, że ze względu na nasze błędy, na nasze grzechy, na to, że jesteśmy niedoskonali, to nigdy nie będzie obraz 1:1. Ani tak piękny, ani tak brzydki. Bóg jest znacznie większy niż to, czego doświadczyliśmy w życiu. I nie wiem, jak wy macie, kiedy myślicie o swoim Ojcu Ziemskim. Czy to był ktoś, kto dał wam piękno, dobro, miłość, kto dał wam akceptację, kto dał wam wszystko to, czego potrzebowaliście? Czy może nosicie w sercu jakąś wielką ranę? Czy może to był ktoś nieobecny, ktoś, kto krzywdził, ktoś, kto bardzo wam utrudnił szukanie relacji z Bogiem Ojcem? Bez względu na to, jak było, prawdopodobnie też to nie był taki obraz czarno-biały, to znaczy to nie było tak, że wszystko było złe albo wszystko było dobre, ale bez względu na to, jak było i czy to był ktoś, kogo znaliście, czy nie znaliście, czy to był ktoś, kto was kochał, czy to był ktoś, kto was zostawił, to spróbujcie dzisiaj, i do tego zachęcam siebie przede wszystkim, ale was również, spróbujcie to zweryfikować i pozwólcie Bogu odkręcać ten obraz. Poproście Boga, żeby pokazywał wam, jakim jest Ojcem, bo to jest ktoś, kto widzi ciebie konkretnie. Bóg Ojciec jest tobą zainteresowany. Jeśli pamiętacie tę przypowieść o miłosiernym ojcu i o dwóch marnotrawnych synach, to tam jest ta piękna scena, w której Bóg, w której ojciec czeka na tego, który odszedł i stoi przed domem i go wypatruje, ale wychodzi również po tego, który zawsze był przy nim i który obrażony nie chce wejść na ucztę, widząc, że jego brat się odnalazł. Ojciec wychodzi po jednego i po drugiego. I to jest prawda o naszym Bogu. I myślę też, że Słowo Boże jest tym,
co i kto pozwala nam odkręcać ten zafałszowany obraz. Słowo Boże pomaga nam odkrywać to, kim Bóg jest naprawdę i jakim Ojcem jest wobec nas. I takiego odkręcania, takiego szukania, takiego budowania dobrego obrazu, czyli dobrego w sensie rzeczywistego, w sensie prawdziwego, w sensie pełnego, życzę sobie i Wam. Widzimy się za tydzień i mam nadzieję, że będziemy mogli wszyscy z radością mówić, że chcemy być jak Ojciec, to znaczy chcemy być jak Bóg, nie z powodu naszej pychy, ale z powodu miłości, której doświadczamy, że chcemy Go tak naśladować i być jak najbliżej Niego. Miejcie piękny tydzień. Do zobaczenia. Cześć!